Tak naprawdę Bóg cały czas króluje, Bóg cały czas panuje. Tu chodzi o władztwo pomazańca Jego, o władztwo i panowanie Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus od roku 1914 w niebie sprawuje władzę jako król. Władza mu się należy, bo zrobił to, co zrobił, czego nikt inny by nie potrafił, nie umiał. Państwo zobaczą, jacy ludzie są zarozumiali, że kto by to tak chciał za kogo oddać życie swoje w ofierze, bo było wymagane według procedury prawa. No. Radio Conchita. Idź do ludzi, to ci wskażą palcem na Pismo Święte, na Biblię. Idź do świadków Jehowy, którzy nie powiedzą, a że mi śmierdzi w tramwaju, w autobusie stołecznego miasta Warszawy, a że nie pójdą do sądu na skargę, a że nie wygadają się, prawda, bo to wszystko to są złe cechy, takie przyziemne. Tak, świadkowie Jehowy nie chodzą po sądach, więc ci, którzy by chcieli ich podrobić, a może, nie daj Boże, naśladować, chcieć, to trzeba to uwzględnić, to się wie, że potem, najpierw trzeba Biblię czytać, trzeba poznać, kim ten Bóg jest, jak On postępował z ludźmi kiedyś, dawno, jak to było, jak z ludźmi postępował, jak karał ich albo nagradzał. Jezus Chrystus się wstawia. Jezus Chrystus jest jednym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi, czyli pomiędzy Jahwę, Jehową, a ludźmi. Jednym, jedynym, bo Jezus Chrystus przelał krew swoją, nie krew wołów, baranów, kozłów, tylko doskonałą krew pokazał Bogu, gdy wszedł do nieba. Także dlatego Jezus Chrystus objął panowanie jako król. Mu się to należy. Sprawiedliwy, doświadczony, się wykazał.